na sesji nadzwyczajnej, że przetarg pierwszy był wysoko poza możliwości finansowych gminy Polanów. Drugi, który jest tylko do miesiąca maja, jest na odbiór i zagospodarowanie odpadów i czeka przed nami następny przetarg w miesiącu maju. Już dzisiaj się do tego przetargu gmina przygotowuje. Również w wczorajszym dostałem informację od pana dyrektora Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Oświaty, pana Dariusza Kalinowskiego, odnośnie złożonych ofertach na dowozy szkolne. No i myślę, że po podpisaniu umowy to, co tutaj państwu na komisjach mówiłem, będą również zmiany w budżecie. To myślę, że w tak krótkim okresie czasu to jest tyle to, co mogę dzisiaj państwu przekazać. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Uchwalenie budżetu gminy Polanów na rok 2021 i o przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uzasadnienie. Również poproszę jeszcze raz pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, państwo otrzymaliście budżet w ustawowym terminie 15 listopada. Przekazaliśmy do Biura Rady i do Wydziału Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet został napisany i sporządzony według wszystkich wymogów prawnych i wytycznych Ministerstwa Finansów, informacji pana wojewody odnośnie zadań zleconych, ale również uchwał, które Wysoka Rada w Polanowie podjęła dotyczących stawek podatkowych. Na podstawie tego oszacowaliśmy w naszym dokumencie, że budżet na rok 2021 będzie opiewał na kwotę 47 312 581 066 zł, a wydatki 47 579 781 zł i 41 groszy. Jak z tego widać w przedłożonych na wstępie tych dokumentów państwu, widać, że ten budżet jest deficytowy i zamknie się deficytem 267 199 zł i 75 groszy, które zostaną pokryte przychodami z wolnych środków z roku 2020. Również w tym projekcie budżetu państwo na pewno przeczytaliście, że uregulujemy i wykupimy obligacje na kwotę 1 500 000 zł, ale również spłacimy pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu na kwotę 149 370 zł. W budżecie ustalono również próg na rezerwę ogólną w wysokości 210 000 zł, wynikających z przepisów obowiązujących. Dochody i wydatki Wysoka Rada otrzymała szczegółowo rozpisane w części opisowej, ale również w części wieloletniej prognozie finansowej, gdzie szczegółowo opisano i dochody, i wydatki gminy Polanów, z którym można się było zapoznać. Również w tym budżecie zakładaliśmy, że nasze wydatki, dofinansowanie zakładów i jednostek budżetowych nie mogą być większe niż w roku 2020, a często one są poniżej. W związku z tym, że sytuacja, która może nas spotkać w związku z pandemią, z COVID-em, jak się będzie zachowywać gospodarka, trudno nam dzisiaj przewidzieć. Jeżeli będzie miało to wpływ na naszą sytuację dochodową, to również ten budżet będziemy musieli weryfikować w roku 2021. Ale mając na względzie zapewnienie tych podstawowych zadań własnych gminy, które są realizowane przez nasze zakłady i jednostki budżetowe, to również pamiętamy również o inwestycjach. Szczególnie te cieszą inwestycje realizowane
z budżetu środków unijnych. I chcę tylko Państwu powiedzieć, że sztandarowa inwestycja, o której wiele lat już mówimy, rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie, rozpoczniemy w 2021 roku. Na to mamy zabezpieczone środki w kwocie 1 400 000 na rok 2021. Będzie to inwestycja, która będzie realizowana przez 2 lata. Zakończenie tej inwestycji w 2022 roku. Mamy na ten cel 3 400 000 do otrzymanej dotacji ze środków unijnych. W dniu dzisiejszym właściwie dopinamy wszystkie dokumenty związane z przygotowaniem do przetargu, który chcielibyśmy w miesiącu styczniu ogłosić. Również informacja, że chcemy również przystąpić do adaptacji obiektów szkolnego na obiekt świetlicy. Chcemy to zrobić w roku 2021. Mamy na ten cel zabezpieczone kwotę 200 000 zł, które pochodzą od darczyńców. Jest to darczyńcy, którzy celowo na tę inwestycję, na świetlicę w Żydowie przeznaczyli. Również chcemy kontynuować gazyfikację tutaj Polanowa i naszych instytucji. Tak, i po gazyfikacji tutaj naszej kotłowni na Gradowych Wzgórzach, Szanowni Państwo, bo od tygodnia nasza kotłownia właśnie pracuje już na gazie. Liczymy na to, że ona będzie tańsza około 30%, jak tutaj fachowcy mówią. Przystępujemy do gazyfikacji następnych obiektów i tak chcemy wybudować gazownię tutaj kontenerową przy Szkole Podstawowej na ulicy Wolności i odciąć ją od zasilania z kotłowni z ulicy Zamkowej, ale również przyłączyć żłobek, który jest w tej chwili opalany olejem, i również, Szanowni Państwo, biblioteka i MOPS, również wymienić nowy piec i zasilić go gazowo. Jednocześnie będą kładzione rury gazowe w ulicy Zamkowej, żeby wyprzedzały to, co wszystko będzie działo się na rynku w Polanowie, tak żeby później nie trzeba było rozkopywać. I ta rura pójdzie do Polo i do naszej remizy strażackiej. Również, Szanowni Państwo, chcemy w budżecie na rok 2021 kontynuować tutaj zadanie unijne, to jest budowa ścieżki rowerowej na ulicy Żwirowej, która będzie biegła tutaj do urzędu, plus szlak kajakowy, który chcemy zaplanować od miejscowości Krąg tutaj do Wieprzy, wspólnie przedsięwzięcie z gminą Sławno. To przedsięwzięcie próbowaliśmy już kiedyś zrealizować, ale wracamy, bo nagle się okazało, że mogą pojawić się środki finansowe. Chcemy również ze środków unijnych skorzystać i już promować tą naszą rzekę. Na zadania inwestycyjne, Szanowni Państwo, z tego wynika, że będziemy mieli około 4 milionów złotych, ale to nie znaczy, że to będzie wszystko, bo już wiemy, że pojawiają się możliwości pozyskania dodatkowych środków unijnych i niewątpliwie gmina będzie aplikować o te środki. Już w trakcie realizacji tego budżetu będziemy budżet ten zwiększać. Również tutaj, tak jak mówiłem na komisji budżetowej i posiedzeniach wszystkich komisji, chciałbym do tego projektu budżetu na rok 2021 wprowadzić pewne zmiany, autopoprawkę, i w związku z tym, że została zmieniona stawka na odpłaty komunalne i żeby zrównoważyć ofertę przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, musimy wprowadzić dodatkowe dochody z tej opłaty w wysokości 600 000 zł, aby można było podpisać umowę. Ale również chciałbym tutaj
dodatkowe inwestycje, które będą wynikały z pewnych przesunięć. I tak 10 tysięcy przeznaczyć na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzeczycy Wielkiej i uzbrojenie tym samym działek, które gmina przygotowała na zbycie. Tutaj wstępnie mówiłem, że jest spore zainteresowanie tymi działkami, część została zbyta. W związku, żeby podejść do tego racjonalnie, uważamy, że tak powinno to wyglądać. No i chcemy również przygotować dwa projekty na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych po 20 tysięcy w miejscowości Krąg i Wil. Mamy tam swoje grunty należące do gminy Polanów, a myślę, że po zagospodarowaniu basenu w Polanowie, który niewątpliwie okazał się sukcesem, warto również wyjść poza tutaj Polanów. I tutaj uatrakcyjnić również bardzo atrakcyjne te nasze miejscowości. I Szanowni Państwo, również wspólnie z powiatem koszalińskim chcemy i gminami z powiatu koszalińskiemu chcemy zakupić urządzenie dla stacji krwiodawstwa, separator, który ma służyć do oddawania krwi i pozyskania osocza od uzdrowieńców, tak żeby osoby zakażone koronawirusem mogły z tego leku korzystać. Dzisiaj, żeby oddać osocze, trzeba pojechać do Szczecina albo do Słupska. Cenna inicjatywa tutaj powiatu i gmin, powiatu koszalińskiego, żeby wszystkim chętnym to ułatwić. Dlatego, Szanowni Państwo, tutaj po zmianach ten dochód, budżet po zmianie zamknie się kwotą 47 912 581 066 zł, a wydatki również zostaną zwiększone o kwotę 600 tysięcy wynikające z przesunięcia wydatków właśnie na odpady komunalne 48 179 tysięcy 781 zł i 41 grosz. Wysoka Rado, to jest budżet naszych obecnie możliwości. Z doświadczenia wiemy, że każdy budżet uchwalony już za parę dni, za miesiąc jest już nieaktualny. Pojawiają się albo nowe możliwości, na te możliwości tutaj liczymy. Wspomniałem o tym, że chcemy tutaj aktywnie aplikować o środki zewnętrzne wszędzie i z budżetu Pana Wojewody i z budżetu Pana Marszałka, wszędzie gdzie jest tak możliwość. No i przede wszystkim te środki przeznaczać na zadania inwestycyjne. I tu na komisji chciałbym to również podkreślić, że jeżeli przy pierwszej zmianie budżetu, gdzie będą oszczędności, będziemy starali się wszystkie środki ulokować na drogi, bo tam te potrzeby u Państwa w każdych miejscowościach są największe. Na komisji to mówiłem, co byśmy chcieli zrobić. Nie ukrywam, że liczę również na inwestycje tutaj Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie naszej gminy. Zarządu Dróg, a takie rozmowy są prowadzone i myślę, że to, co przekazywałem na komisji, zostanie to zrealizowane. Dlatego tu Wysoką Radę proszę o przyjęcie tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury o opinię. Towarzyszących projektowi budżetu oraz zarządzeniem burmistrza.
Sopolanów numer 84/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu gminy Polanów na 2021 rok po rozpatrzeniu 28 grudnia 2020 roku projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opiniami komisji stałów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Polanów na 2021 rok wraz z objaśnieniami. Skład Komisji Budżetowej Infrastruktury Miejskiej w Polanowie w osobach Daniel Wertner, Jerzy Radowski, Marzena Dzierżyńska, Mirosław Bajek, Piotr Wodek, Gdańska Zdzewa. Czy czytamy całe uzasadnienie, czy do wglądu? Panie Przewodniczący, uzasadnienie jest do wglądu w Biurze Rady, dlatego też sądzę, że osoby zainteresowane, koleżanki i koledzy, również spoza Rady mogą się zapoznać z tym uzasadnieniem i z tym dokumentem w Biurze Rady. Dziękuję bardzo. Nasza opinia odnośnie budżetu jest pozytywna. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Koleżanki i koledzy, odczytam również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Polanów na 2021 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Banaś, członkowie pani Jolanta Kuźmicka i pan Marek Dulewicz pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok. Również uzasadnienie jest dołączone do tego i jest do wglądu w Biurze Rady. Również uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Polanów. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Banaś, członkowie pani Jolanta Kuźmicka i pan Marek Dulewicz pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030. Również jest uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Polanów na 2021 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący Marcin Banaś, członkowie pani Jolanta Kuźmicka i pan Marek Dulewicz pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Polanów na 2021 rok. Uzasadnienia, tak jak koleżanki i koledzy mówiłem, są do wglądu w Biurze Rady. Otwieram dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały budżetowej, którą przedstawił pan burmistrz, jak również była szeroko ten projekt uchwały budżetowej omawiany na wspólnych posiedzeniach komisji przed sesją Rady naszej. Proszę o dyskusję. Czy ktoś z koleżanek i kolegów chciałby jeszcze zabrać głos? W tej sprawie, w sprawie projektu uchwały budżetowej.
Nie słyszę, nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 32/212/2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Pani Wioletta. Cofniemy się później. Pan Jerzy Landowski. Jestem za przyjęciem. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W głosowaniu. Aha, jeszcze zwrócimy się raz, bo nie słyszeliśmy. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Tak, dziękuję bardzo. Głosowanie zakończono. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Również musimy przegłosować projekt uchwały nr 32/213 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030. Czy są zapytania? Opinia pana przewodniczącego już była Komisji Infrastruktury i Budżetu. Przystępujemy do głosowania. Jeżeli nie słyszę głosów, dyskusji i pytań. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za przyjęcie projektu. Pan Paweł Litwin. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W głosowaniu. Za podjęciem uchwały 14 radnych, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Podjęto tą uchwałę. Szanowne koleżanki i koledzy, nie otrzymałem żadnej interpelacji, zapytań pisemnych od poprzedniej sesji nadzwyczajnej. Może dlatego, że ta sesja odbyła się w przededniu prawie Świąt Bożego Narodzenia. I przystępujemy już, koleżanki i koledzy, do podejmowania uchwał, które są zawarte w porządku obrad. Projekt uchwały nr 32/214/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Na komisjach było szeroko omawiane. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, Komisja Budżetowej i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała to 32/214/20 w sprawie zmian w budżecie gminy. Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy, przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za.
Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 32 przez 215/2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Na wspólnych posiedzeniach komisji bardzo szeroko ten projekt uchwały, jak również pozostałe projekty uchwały dotyczące gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła pani pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, również przeciwdziałania narkomanii, pani Justyna Kosek. Jest z nami obecna również na wizji. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Czy pani Justyna chciałaby jeszcze coś uzupełnić? Tak, proszę bardzo, proszę. Nasiliły się sprawy, trudne sprawy rodzinne. W tym okresie osoby uzależnione, żeby rozładować napięcie, jeśli chodzi o sięgnięcie po alkohol czy narkotyk, te osoby wychodziły z domu. W tym okresie, kiedy nie wychodzi się z domu, nasila się agresja. Mamy tego przykład w naszej pracy, gdzie wiele razy jeździmy w środowisko rodzinne. Dziękuję bardzo pani pełnomocnik. Czy są jeszcze pytania do pani pełnomocnik dotyczące projektów uchwał, które będziemy głosować? Mam takie jedno krótkie pytanie. Pan Mirek, proszę uprzejmie. Omawiała te sprawy, wymieniła coś takiego, że współpracują z różnymi instytucjami, nawet z policją i z proboszczem. Z tego, co mi wiadomo, w naszej gminie 4 proboszczów. O kogo miała na myśli? Księdza proboszcza z Planowa. Pana proboszcza Jacka. Pozostałych księży nie kontaktowali się. Dziękuję bardzo. Też zaznaczyłam, że w budynku plebanii w Polanowie jest miejsce spotkań anonimowych alkoholików. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pani pełnomocnik? Nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych, panią Dorotę Wójcicką o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Oświaty Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę nr 32/215/20 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to od razu też opinię na temat uchwał, które będziemy za chwilę głosować. Bardzo proszę. Także pozytywnie opiniuję uchwałę nr 32/216/20 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok oraz uchwałę nr 32/217/20 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2021-2025. Dziękuję bardzo. I przystępujemy już, koleżanki i koledzy, do głosowania nad projektem uchwały nr 32/215 z 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję. W wyniku głosowania
Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały numer 30/216/2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Czy są pytania do pani pełnomocnik dotyczące tego projektu uchwały? Opinie od pani przewodniczącej już mieliśmy, a więc przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Nie słyszymy pana Romana. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Ale wrócimy się, bo nie słyszeliśmy pana Romana. Panie Romanie, głosowaliśmy. Czy pan nas słyszy? No, ale musimy to odczytać, jakieś problemy. Jakieś problemy są techniczne, tak. Wysłano 13 zawiadomień, jedno nie dotarło. Proszę, wyniki głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. 13 radnych było za podjęciem uchwały, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących się. Zerwała się fonia i wizja z panem radnym Romanem Margielewskim. Właśnie, panie przewodniczący, tak? Mam problemy z łączem internetowym. Tak, ale projekt uchwały jest... Jaka jest decyzja pana, kolegi? Jestem za. Dziękuję bardzo, tak. No ale to już tak. Projekt uchwały nr 32/217/2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2021-2025. Nie słyszę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Za. Jest pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. I projekt uchwały nr 32/218/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno-Administracji Oświaty w Polanowie oraz zmiany jej statutu. Jeszcze raz poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, panią Dorotę, o wydanie opinii. Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie uchwałę nr 32/218/20 zmieniającą uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie oraz zmiany jej statutu. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz szeroko właśnie tą reorganizację tej jednostki budżetowej omówił. Nie słyszę pytań. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński.
Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Szanowne koleżanki i koledzy, powoli już tak się zbliżamy do zakończenia sesji. Jest to sesja ostatnia w tym roku, ale zbliża się Sylwester, zbliża się nowy rok 21. Ja chciałbym tu w imieniu, sądzę, i pana burmistrza, i tu osób, które współpracują ze mną, z przewodniczącym, ja myślę tu o biurze rady, złożyć koleżankom i koledze, kolegom najserdeczniejsze życzenia noworoczne, oby rok 21 był rokiem dla nas szczęśliwym, pomyślnym, żebyśmy mogli w zdrowiu, w szczęściu. Przeciwko wirusowi występować, żeby nas omijały wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Życzę Państwu dużo zdrowia dla Was, koleżanki, koledzy, dla Waszych najbliższych, znajomych, rodzin. Wszystkiego pomyślnego. Obrady, dziękuję bardzo za obrady w sesji. Obrady 32. sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym jeszcze na chwilę zabrać głos? Proszę bardzo. Ja chciałam też w imieniu wszystkich radnych oraz sołtysów podziękować panu burmistrzowi i przewodniczącemu za miłą pominę, którą dostaliśmy przed samymi świętami. Także było to na pewno bardzo, bardzo miłe dla nas wszystkich i serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.